Cześć, witam bardzo serdecznie, tu Magda. W dzisiejszym filmie chciałabym Ci powiedzieć dlaczego, do czego i jak używam komosy ryżowej. Wspominałam już o niej kiedyś, ale warto wspomnieć jeszcze raz o tym bezglutenowym, pełnowartościowym źródle białka. Zapraszam! Tak oto wygląda komosa ryżowa przed ugotowaniem. Komosa ryżowa jest niezwykłym pokarmem, bogatym w składniki odżywcze. Zawiera antyoksydanty i flawonoidy takie jak kwercetyna w skoncentrowanych ilościach. Zawiera przeciwzapalne składniki odżywcze. Komosa również zawiera niewielkie ilości przeciwzapalnych kwasów tłuszczowych omega-3. Wysoka zawartość tłuszczów w komosie wskazywałaby na to, że szybko się utlenia. Jednak tak nie jest. Jest to dobra wiadomość, gdyż można śmiało ją gotować bez obaw, że utraci ona cenne składniki odżywcze. Komosa ryżowa to źródło pełnowartościowego białka, zawiera magnez, kwas foliowy, błonnik, fosfor i miedź. Ja komosy używam bardzo często, gotuję ją do sałatek, dodaję. Gotuję ją również na przykład z cebulką i dodaję curry, taką komosę curry robię jako dodatek zamiast do posiłku, zamiast na przykład ryżu czy kaszy. Uwielbiam również komosę z dodatkiem soczewicy, na przykład czarnej soczewicy. Jest naprawdę bardzo smaczna. Dodaję do komosy również warzywa. Są naprawdę takie zestawienia przepyszne. Jak gotować komosę? Wrzuciłam ją do garnka, zalałam wodę troszeczkę ze 2 cm powyżej tego, co było wsypane. Nastawiam na palnik najpierw na najwyższą temperaturę i gdy zacznie, już woda się podgotuje, zmniejszam tak na mniej więcej średnią temperaturę i gotuję do momentu, kiedy komosa wchłonie całą wodę. Oczywiście jak zmniejszę troszeczkę temperaturę palnika, zakrywam garnek przykrywką i czekam, aż się ugotuje. W tym momencie możemy również dodać właśnie cebulkę, różne warzywa, również soczewicę. Ja tak sama właśnie bardzo lubię ją spożywać. A przed każdym posiłkiem polecam Ci błonnik prymwitalny, który wspaniale działa na jelita i układ trawienny. Wspomaga rozwój tej dobrej flory bakteryjnej i również pozbywa się toksyn, oczyszcza jelita. Taką szklaneczkę wystarczy wypić przed posiłkiem i doda to nam na pewno zdrowia. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia!